Dzień dobry, cześć, witajcie. Jestem ja, Bartosz Pawlik. No i Tropius został podekspiony, 30 poziom. Za pół poziomu dostanie Magical Leaf. Hentai, 35. Nie chciałem go jakoś ekspić dużo ponad Janusza, więc zostawię go na 35. A my zmierzamy tutaj. Zebrałem jeszcze tylko stąd, tutaj był eliksir w tym miejscu. No i lecimy teraz na północ. No i w tym miejscu dopada nas nasza rywalka. Pawlik, gdzieżeś ty był? Szukałam cię, jak bardzo się wzmocniłeś. Pozwólcie, sprawdzę go swoimi pokalami. Oczywiście, że jesteś. Go, idź, pełnić. Tak. No i walczymy teraz z naszą rywalką Mei. Jak widać, ona wciąż ma 3 pokemony. Słabiaczek, powinna już dawno cisnąć na 6, jak my. 29 poziom Pelipper kontra 30 poziom Tropius. Oczywiście użyjemy sobie na niego sztompa. Oczywiście sztompem go zesztompujemy. No ja wrażenia są malutkie, bo Pelipper jest tankowny. No i to jest właśnie trochę nasz problem z tymi latającymi pokemonami. Więc wyobraźcie sobie zapewne, jak będzie wyglądała nasza walka w gimie, ponieważ podpowiem wam, że liderka również używa Pelippera. Używa chyba najsilniejszych pokemonów latających, które są dostępne obecnie w grze. No, on nie posiada Tropiusa, bo Tropius jakiś turbo dobry nie jest. No i Tropius jednak jest bardziej pokemonem roślinnym niż latającym. Tym niemniej posiada bardzo silne pokemony latające. Chyba ma 4, z tego co się orientuję. Pelippera. No i resztę nie będę spoilerował. Z jej pokemonów widzieliśmy już 3. Jednego pokemona nie mieliśmy jeszcze okazji spotkać w grze. No i to będzie nasze pierwsze spotkanie z tego rodzaju pokemonem, więc wydaje mi się, że to fajna sprawa. A Steelwingiem może? Zobaczymy. Chociaż Steel chyba na wodę jest słaby, nie? No właśnie. Steel na wodę jest słaby, więc średnio. Kolejny mist ze strony Pelippera. No ja na szczęście nie zamierzam żadnych efektów na nich nakładać, więc ta mgła ochronna za dużo im nie zrobi. Proszę bardzo, kolejny. Sztomp na twarz. Niestety przetrwał ten atak. Drogi Tropiusie. A widzicie, to są malutkie obrażenia ze strony Pelippera. Pelipper spamuje bardziej protektem. No. Gdyby nasz tentakl posiadał jeszcze, nasz hentai gdyby posiadał jeszcze protekta, to już by było w ogóle. Bo wtedy by nie posiadał żadnego ataku atakującego, ofensywnego, więc. Kombasken, czyli starter. Druga forma jest startera. Na niego wstawimy Hillary Clinton. Ponieważ Hillary Clinton nam się przyda z jej wodnym atakiem surf. Proszę bardzo, droga Hillary. Zawal sobie z Kombaskenem, proszę bardzo. Surf, no i surf powinien, chyba dwa surf powinny wystarczyć na pokemon Kombaskena, tak mi się wydaje. No dokładnie, to jest pokemon. Teoretycznie mógłbym zrobić to tak, że użyłbym fake outa i potem dopiero surfa, ale ona chyba użyje teraz przedmiotu leczącego, tak mi się wydaje. Nie, na szczęście nasza rywalka nie posiada żadnych ataków leczących, co jest nam jak najbardziej na rękę. Nie pamiętam, jakiego ona miała trzeciego pokemona, czy to był Lotad? Tak mi się wydaje. Chyba to był Lotad, tak? W sensie Lombre, dokładnie. Zmienimy jest, poproszę o zmianę. No i na Lombre, a może zastosujemy sobie Kaktusiarza, czemu by nie. Nie widzieliśmy go w walce. Znaczy no, jakiś czas temu nie widzieliśmy go w walce. Najdłużej chyba nie widzieliśmy w walce Janusza, tak mi się wydaje, koniec końców. Więc proszę bardzo, mój drogi Kaktusiarzu, użyj Pin Missile. No, fake outcik oczywiście leci od Lombre, to jest standardowa taktyka. No i bardzo dobrze, bo ten fake out zawsze jakieś tam drobne obronia wbije, no i strata tury dla przeciwnika. Jeśli na przykład na przeciwniku jest właśnie Toxic Bitek, coś takiego, to no, niestety tylko 3 ciosy. Niestety tylko 3 ciosy, więc Nature Power zmieni się w Swift, no to będą malutkie obrażenia ze strony Lombre. Proszę bardzo, dokładnie. Użyjemy sobie Feint Attacku, który jest przecież Nevermissem, no i w ten sposób zakończymy naszą walkę z naszą przeciwniczką, rywalką, ciężko to nazwać, naszą koleżanką, Mei. Okej, więc Mei pokonana. Ach, Pawlik, jesteś silny, już martwiłam się, że będę musiała się martwić z twoim treningiem. Coś takiego, czy ty się będziesz musiał martwić. Ale nie miałam się czym martwić, tak? Trzymaj. A, ja mam dla ciebie prezent. I otrzymaliśmy HM02, czyli Fly. Czyli to będzie pierwszy atak latający naszego latającego Pokemona. Ja możesz wrócić do miasta, które widziałeś, tylko musisz zdobyć oznakę Fortress, nie zapomnij, to jest bardzo ważne. Możesz wrócić do Elitterrootu, no i mama pewnie się o ciebie martwi, ale dziś się spotkamy. No i Mei nas wymija teraz, a my oczywiście... A, no i jest i Scott, nasz ziomeczek. Haha, super, super fajnie, Pawlik. Widziałem, że walczyłeś z tym trenerem, pokonałeś go, bo ten trener był bardzo smutny, pewnie Fortress Gym będzie na pewny. No i do zobaczenia. No i jak widzicie, Scott wierzy w nas cały czas. Proszę bardzo o HM Fly, proszę bardzo. Załadowaliśmy HM. No i oczywiście na Tropiusa, bo Tropius musi posiadać tego HM-a, bo to nie jest w ogóle rzecz, którą możemy dyskutować. No i niestety musimy chyba na miejsce tego HM-a skasować Growth, tak mi się wydaje. Niestety nie będziemy mieli jakichś turbo setupów ze zwiększaniem ataku. Drogi Tropiusie, proszę bardzo, Fly nauczony. No i zmierzamy na północ do miasta Fortry.
Oczywiście spróbujemy pomijać tutaj trenerów. Tutaj, no, czyli musimy opuścić trawkami. Niech będzie, pójdziemy trawkami, niech będzie, przeżyje. Nic nie zaatakuje? Ach, jednak. Ale przynajmniej pokażę wam fly w akcji, no bo i nie. Ja nie chcę się walczyć z zigzagunem, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że jeszcze, żeby uzyskać dostęp do gymu Fortnite, musimy coś zrobić. Ale, jak widzicie, tutaj jest podwójna walka, tutaj jest walka pojedyncza, więc będziemy mieli miejsce do potrenowania naszych pokémonów. Jesteśmy w Fortress City. Podleczymy nasze pokémony, no i Fortress City, jak sama nazwa wskazuje, jest to miasto, gdzie bardzo istotne są drzewa. Mianowicie w tym mieście wszędzie są domki na drzewach. I całe miasto jest właściwie domkami na drzewach. Więc... no więc tak, żeby się do niej dostać, musimy wejść oczywiście po drabince, proszę bardzo. A tu są domeczki. Oj, kichnę sobie zaraz, więc... myślę, czy wyciszać mikrofon, czy próbować kichnąć tak czy siak. Okej, więc zejdziemy sobie na dół, proszę bardzo, chcemy przejść, a tu... coś niewidzialnego blokuje drogę, więc możemy na razie wejść do gymu, ale nie przejmujcie się, zaraz na to też mam sposób. Mianowicie, musimy pójść tędy, ominąć tą trenerkę, że oczywiście ominięcie trenerki nie jest czymś turbo istotnym, ale właśnie, pomijamy sobie trawki, pomijamy sobie trenerów, na razie walczyć nie zamierzam, to wszystko wykorzystam sobie do trenowania poza kadrem, że tak powiem. Omijamy ich, no i docieramy do mościku. Jak widać, stoi tutaj Steven, ale ten cień, który tu jest, to nie jest bynajmniej cień Stevena, ponieważ również coś niewidzialnego blokuje drogę. Pawlik, cześć, była chwilka od czasu, kiedy się widzieliśmy. Coś tu jest nie w porządku, prawda? Możesz użyć tego urządzenia. Nie, nie, raczej zostanie ci ono pokazane, to będzie więcej zabawy. Pawlik, czy jesteś gotowy na walkę? Tak, jak najbardziej. Pokaż mi swoją prawdziwą moc jako trenera. Steven użył Devon Scope, no i niewidzialny Pokémon został widzialny i zaatakowany, wystraszony Pokémon zaatakował. Swoją drogą, ten Devon Scope to jest no, nawiązanie do Sylph Scope oczywiście, który umożliwia zobaczenie Pokémonów duchów, tak? Keklion poziom 30. Możemy sobie go złapać w sumie, chociaż czy ja chcę. Pokonamy go sobie jednak. Użyjmy jej Razor Leafa. Teraz jego typ zmieni się na roślinny poprzez Color Change. On użył Screech, to nic takiego właściwie. Proszę bardzo. A my teraz będziemy w stanie użyć Fly. Jak widać, nasz Pokémon poleciał w górę. Teraz jest nietykalny dla przeciwnika. No i my, zlatując z góry, możemy użyć Flya właśnie i zadamy dużo obrażenia, ponieważ nasz przeciwnik miał typ zmieniony na roślinny. To jest bardzo istotne przy walce z Kakleonami. No i Tropius poziom 31 dostanie Magical Leaf. Z tego co wiem. Tak, Magical Leaf, proszę bardzo. Tak. No i Magical Leaf jest Nevermissem i wali 60. Razor Leaf ma 55 ataku, może je chybić, no ale ma wysokie crit ratio, nie? Więc wolę Nevermissa, który zawsze trafi, niż atak, który może zrobić crita, ale jak widzieliście, no kilka razy nasze Razor Leafy już nie trafiały. Razor Leafy oczywiście. Widzę, twój styl walki jest intrygujący, twoje Pokémony bardzo urosły, od czasu kiedy widzieliśmy się w Devonie, kto wie, może będą jakieś inne ukryte Pokémony, no i dostaliśmy Devon Scope. Za pomocą oczywiście tego Devon Scope'a jesteśmy w stanie odblokować sobie gym latający. Proszę bardzo, tutaj właśnie Steven użył Flya, tak jak mówiłem, a przejdziemy sobie tędy, przecież przez te trawki nic się nam nie stanie, na pewno nas zaatakuje, pewnie Absol. No, Puchiena niestety. Gdyby był Absol, nawet rozważyłbym złapanie go, bo Absol jest dość ciekawym Pokémonem. Tylko, kurczę, dużo było Pokémonów mrocznych właśnie tutaj. Jest Puchiena, Absol, tak, to są Pokémony bardzo podobne do siebie, tak, bo i Puchiena, i Absol są Pokémonem mrocznym piesełem, tak, więc... Swoją drogą, taka ciekawostka, kiedyś trafił mi się Shiny, jeden z tych Kecleonów, bo tutaj jest mnóstwo Kecleonów rozsianych po okolicy. Jeden z tych Kecleonów był Shiny i złapałem go sobie. Nie wiem, jaka była na to szansa, ale miałem dwa Kecleony, jednego miałem zwykłego, tego właśnie na 30 poziomie tego, jak przechodziłem rubiny czy emeraldy, zawsze łapałem tamtego Kecleona na moście, a... no i starałem się podblokowywać te pozostałe Kecleony. I jeden z nich był Shiny, więc miałem dwa Kecleony. Więc to było faktycznie coś fajnego. No była dość mała szansa na to. No proszę bardzo, tutaj coś się blokuje drogę, czy chcesz użyć Devon Scope? Oczywiście chcę użyć Devon Scope. Niewidzialny Pokémon został widzialny, no i wystraszył się i uciekł. Proszę bardzo, ten Kecleon ucieka w las. Więc my wchodzimy sobie do gymu, pokażę wam jak wygląda gym. No i oczywiście standardowa gadka z gymem. Ja sobie gym przejdę. Ten cały gym polega na takich układaneczkach, gdzie na takich zagadkach przechodzimy ten gym, tak? Oczywiście sobie pokonam wszystkich trenerów, żeby nasze Pokémon podekspić. Wszystko oczywiście będę raczej robił hentajem, ponieważ pozostałe nasze Pokémony mają dość małe szanse. No i widzimy się za chwileczkę. Okejka, jestem z powrotem. No i tak, standardowo pokazuję wam jak przejść gym. Tutaj
ten gim właściwie. W sensie, bo musiałem się kilka razy cofać, więc wykonuję to, proszę bardzo, lewo, prawo, lewo, prawo. Widzicie? Ten gim wykonuję już właściwie odruchowo, żeby pokazać wam po prostu ten konkretny układ, co nie? Tutaj pamiętajcie, że żeby cofnąć tutaj pyk i w ten sposób tutaj przechodzimy tu, to nam odblokowuje to. I w ten sposób wracając tędy, jesteśmy w stanie pójść tu, zredukować to z powrotem. Tak, no i w ten sposób docieramy do liderki Winony. No i tak, mój plan na tę walkę jest taki. Ona zaczyna walkę ze Sweblu, bo powiem wam, walczyłem już przed chwilką z nią. Udało mi się ją pokonać, więc wczytałem gierkę. I zrobimy to jeszcze raz, na wizji. Więc otwiera walkę Sweblu. Więc za pierwszego slota wystawiam Janusza. No i Janusza zadaniem jest użycie Rocktomba, którego posiada, jak przypominam. Proszę bardzo, leci Rocktomb. On możliwe, że użyje Mirror Move'a. Więc użyje możliwe, że na nas też Rocktomba, który może nam spowolnić Janusza. Aerial Ace, okej, okay, w porządku, nie boli mnie to jakoś bardzo. I teraz my użyjemy sobie Quick Attack. Ona uleczy swojego Sweblu teraz, więc my za pomocą tego Quick Attacka zbijemy mu trochę tych hapsów. Widzicie, wystarczająca liczba. No i teraz Rocktomb dobija Sweblu. Teraz wszystko zależy od tego, którego Pokemona ona wystawi jako drugiego. Zaraz się przekonamy. I od tego, do tego będziemy musieli dostosować naszą taktykę. Janusz dostaje XP-ki oczywiście. Wystawia Pelipera. Na Pelipera moja taktyka wygląda tak, że wystawiamy pieczarkę. I w pierwszej kolejności, po wystawieniu pieczarki, musimy sparaliżować Pelipera. Ponieważ Peliper jest bardzo tankownym Pokemonem. Będziemy musieli go najzwyczajniej w świecie wystalować. Więc nie stalujemy go na truciznę, tylko stalujemy go na Stun Spore, tak żeby miał jak najmniejsze szanse na zaatakowanie nas. Pelipper może użyć Supersonic, oczywiście to troszkę krzyżuje nasze plany, ale musimy liczyć na to, że pieczarka użyje Leech Seeda. Jeśli pieczarka użyje Leech Seeda na Pelippera, to sprawa będzie właściwie rozwiązana. Niestety pieczarka się rani, Pelipper użyje chyba Aerial Ace, no i na szczęście został sparaliżowany, więc nie zawodzą nas to jakoś bardzo. Kolejny, no, Protect też jest część zabawy Pelippera wrogiego. No na szczęście pieczarka została odkonfuzjowana, tak to mogę określić. Leech Seed, siadł Leech Seed. No i teraz liczymy wszystko na to, że nasza pieczarka będzie w stanie wyleczyć się na tyle, że niestety Aerial Ace Pelipera zadaje obrażenia razy 4, ale to jedynie pokazuje, jaka nasza pieczarka jest wytrzymała, tak? Że była w stanie przetrwać atak z obrażeniami razy 4. Użyjemy sobie Mega Draina, który będzie obrażenia razy 1 na Pelipera, ponieważ jest Pokemonem wodnatającym, więc są to obrażenia normalne, to jest mało, ale zawsze jakieś tam punkciki wbite. Pieczarka zostaje pokonana w tym miejscu i teraz na Pelipera możemy wystawić albo Kaktusiarza, albo już Hentaja, albo Janusza. Ja wystawię w tej sytuacji ponownie Janusza i za pomocą Janusza użyjemy kolejny raz Rocktomba, który oczywiście Pelipera powinien mocno zranić, tak? Janusz teraz też dostaje punkciki z Leech Seeda. No i teraz w tym miejscu rzucamy Rocktomba. Pelipper jest sparaliżowany oczywiście. Pelipper jest szybszy od Janusza, to warto zauważyć, że mimo tego, że jest 7 poziomów przewagi, Pelipper jest od Janusza szybszy. Okej. Okay. I możliwe, że uda nam się wymusić, oczywiście szybkość spada, się teraz pewnie Janusz będzie szybszy. Więc jeśli liderka nie użyje Hiperpotiona, a prawdopodobnie użyje, o nie użyła, proszę bardzo, więc udało nam się Pelipera pokonać. Dwa Pokémony z głowy. Teraz po raz kolejny bierzemy poprawkę na to, które Pokémon zostanie wystawione. Już tylko rzucimy okiem. Wystawia Tropiusa. Na Tropiusa moja taktyka jest dość infantylna, muszę przyznać, ponieważ ona bardzo lubi w pierwszej turze używać Chlorofil. A jak wiadomo, nasz Tropius też posiada umiejętność Chlorofil, przez co będzie szybszy od drugiego Tropiusa. Więc my użyjemy sobie ataku Fly, ponieważ nasz Tropius posiada atak latający, a jego atakiem latającym jest Aerial Ace. On teraz użyje najprawdopodobniej Sunny Day'a lub zaatakuje nas bezpośrednio już Aerial Ace'em. Tak? Sunny Day, dokładnie. I teraz wszystko kwestia tego, czy bot użyje ataku Synthesis, czy nie. Jeśli użyje ataku Synthesis, to po prostu walka potrwa chwilkę dłużej, a jeśli nie, to mamy zapewnioną pokonanie... No, dokładnie. Bot używa Synthesis. Chciałem powiedzieć, że jeśli nie użyje ataku Synthesis, to mamy zagwarantowane pokonanie Tropiusa, ale niestety zajmie nam to jeszcze jedną turę, ponieważ teraz Tropius atakuje za pomocą swojego Fly'a, zbija HP poniżej połowy, my oczywiście dostajemy Aerial Ace'em od wrogiego Tropiusa, to też są dość spore obrażenia, ale my używamy kolejnego Fly'a po raz kolejny, licząc na to, że wrogi Tropius nie użyje ataku Synthesis w tej turze. Użył oczywiście znów ataku Synthesis, znów użyjemy naszego Fly'a, po raz kolejny zbijemy go, ponieważ Synthesis działa też chyba bardzo dobrze właśnie w pełnym słońcu, z tego co się orientuję. No i my po raz kolejny dostaniemy Aerial Ace'em na papę niestety, proszę bardzo.
Aerial Ace kolejny. I teraz wszystko zależy, czy bot użyje ataku Aerial Ace, czy bot użyje... O, na szczęście skończyło się światło, więc możliwe, że teraz użyje Sunny Day zamiast Synthesis. Użył Aerial Ace'a, proszę bardzo. No i Tropius zostanie pokonany przez naszego Tropiusa. Proszę bardzo. I zostały jej dwa Pokemony. Trzy pokonane, dwa do zrobienia. Czy wystawi Skarmory? Wystawi Altarię. Więc co robimy na Altarię? Na Altarię używamy Hentaia, dlatego mówiłem, że Hentai będzie taki kluczowy. Najważniejsze, co musimy zrobić Hentaiem w walce przeciwko Altarii, to wrzucić jej Toxic. Jeśli wrzucimy Altarii Toxic, to można powiedzieć, że właściwie wygraliśmy. Ponieważ Altaria jest Pokemonem smoczym. Altaria używa Earthquake'a, to jest chyba super efektywne na naszego Hentaia, tak? Czy normal efektyw? Normal efektyw. Wrzucamy Toxic, no i można uznać, że walka została przez nas wygrana, przynajmniej z Altarią. Ponieważ Altaria zatruta, nie stanowi dla nas już niemalże żadnego zagrożenia, ponieważ możemy ją najzwyczajniej w świecie wystalować naszym Hentajem. Proszę bardzo, wrzucamy Confuse Ray. Ona teraz się będzie bufowała, oczywiście, tak, bufuj się Altario, proszę bardzo, bufuj sobie atak i prędkość. Bufuj sobie prędkość przeciwko Pokemonowi, który ma prędkość chyba na poziomie 20. Znaczy nie no, Hentai jest dość szybki, z tego co widzieliśmy, był w stanie wyprzedzić kilka innych Pokemonów. Altaria jest raniona trucizną, jest też skonfuzowana, więc wrzucamy sobie Ingrain oczywiście. No i to w ten sposób może ją bardzo łatwo zestalować, ponieważ Altaria użyła z Dragon Dance'a, tak? Więc zboostowała sobie tym samym atak. Więc jeśli ona teraz dostanie obrażenia z własnej Confusion, przez to, że została skonfuzowana, dostanie bardzo dużo obrażenia przez to, że sama sobie podniosła atak. I bot najprawdopodobniej wykrywa to, że jest skonfuzowany i przez to nie boostuje sobie ataku, żeby nie dostawać większych obrażeń. Patrzcie, ile dostanie obrażeń z Confusion. No nie są to jakieś turbo duże obrażenia, a to tylko dlatego, że użyła Dragon Dance dopiero raz. Oczywiście leczy się Oranberry, a nie Citrus Berry jeszcze. Ale obrażenia z Toxica robią się co turę coraz większe oczywiście. Proszę bardzo, kolejny Astonish spróbujemy w nią wpakować. Cenne punkty HP wpadają dla naszego Hentaia. No jak widać, rozmyśliła się i postanowiła zmienić na Skarmory. To troszkę krzyżuje moje plany, ponieważ nasz Hentai raczej ma zerowe szanse przeciwko Skarmory, a jako iż jest wkopany w ziemię, to możemy jedyne co zrobić, to używać Confuse Ray'a. Steel Wing oczywiście ląduje, to będzie chyba super efektywne na nas, tak? Dokładnie. No i nasz Hentai na 15 HP, byleby wrzucił Confuse Ray. Confuse Ray wrzucony, więc to też jest do wykonania. Proszę bardzo. Skarmory oszołomiony. No i niestety nasz Hentai tutaj, jego rola chyba się kończy. Tak, ponieważ kolejny Steel Wing wykończy naszego biednego Hentaia. Możemy użyć najwyżej Astonish. Dlaczego nie użyłem Toxica? Ponieważ Pokemona stalowego nie można zatruć. Tak, spróbowaliście kiedyś zatruć stal? To najpierw jakieś ostrze zatruć, żeby służyło nam, tak? Okej, więc w tej sytuacji, kiedy Skarmory jest na polu, wystawiamy Janusza. Wystawiamy Janusza i za pomocą Janusza, używając jego Rock Tombów, spróbujemy po prostu pokonać Skarmory zwykłą, brutalną siłą, tak? Nie ma tutaj co owijać tego w bawełnę. Oczywiście prędkość Skarmory spada, to też lepiej dla nas. Skarmory jest skonfuzowany i to jest też nasza szansa właśnie, że on będzie zranił samego siebie i w ten sposób po prostu go zaklepiemy chodakami, jak to mawiają. Po prostu zaklepując Skarmory najzwyczajniej w świecie, nie ma tutaj żadnej filozofii, tak? Gdyby przeciwniczka nasza nie zmieniła Pokemona, Skarmory użył Sand Attacku, to zmniejsza naszą celność, co jest trochę pechowe, ponieważ Rock Tomb sam z siebie ma właśnie niską celność. A Skarmory może dostać kolejnego Tika Confuse, być może. No i dostał, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kolejny Rock Tomb leci, no i tym razem trafił. Znów zostanie spowolniony Skarmory, nie wiem w końcu jak to jest z tym spowolnieniem. Czy zawsze Rock Tomb spowalnia, czy jest jakaś szansa do spowolnienia, nie mam pojęcia. Skarmory oczywiście używa Aerial Ace'a, bo otrząsnął się z konfuzji. To nie są jakieś turbo duże obrażenia, ale zawsze coś dostajemy od niego, prawda? Więc kolejny Rock Tomb siada. Proszę bardzo. Skarmory prędkość spada. Aerial Ace ląduje. No, Janusz powinien to przetrwać. Teoretycznie chyba trzeciego... O, niestety Wainona leczy swojego Skarmory. No i tak, walniemy Rock Tomba. Niestety Rock Tomb nie trafił. Skończyły nam się Rock Tomby, więc... On użyje teraz Aerial Ace'a. Co możemy zrobić, teoretycznie? Możemy najzwyczajniej w świecie olać Janusza i zmienić... Tak zrobimy. Zmienimy bezpośrednio Pokemona na Tropiusa. Zaraz wam pokażę dlaczego. Zmieniam Pokemona na Tropiusa, proszę bardzo. Skarmory zabija Tropiusa, niestety. Tropius musiał tutaj posłużyć za mięso armatnie. A my będziemy mogli zacząć turę od nowa, już bezpośrednio Kaktusiarzem. Dlaczego Kaktusiarzem, możecie spytać? Ponieważ Kaktusiarz posiada atak Leech Seed, dzięki któremu możemy zestalować sobie Skarmory. Więc rzucamy Leech Seeda,
roślinki, prawda, posmyrały stopy Skarmory. Oczywiście tutaj kaktusiarz dostaje sporo obrażenia, ale dzięki właśnie wyleczeniu z Leech Seeda, jak widzimy, dostaliśmy nieco ponad 50 HP. Dostaliśmy 54, z tego co chyba policzyłem. Więc to powinno wystarczyć. Faint Attack wchodzi w Skarmory. Jest not very effective, ale zawsze jakieś tam obrażenia wpadają. No i kolejny Aerial Ace, kaktusiarz powinien go przetrwać. Dokładnie na 7 HP. Proszę bardzo, mój drogi Skarmory, znów dostajesz obrażenia. Walniemy jeszcze jednego Faint Attacka. Proszę bardzo. Skarmory powinien wejść już na żółte HP. No niestety kaktusiarz tej tury nie przetrwa, ponieważ nie jest Skarmory ani sparaliżowany, ani skonfuzowany. Ale na szczęście w następnej turze, czyli w tej turze, o ile ci samolot, mam nadzieję, że nie słyszycie tego jakoś bardzo, wystawiamy naszą drogą Hillary Clinton, proszę bardzo. Panie Hillary Clinton wchodzi. No i oczywiście to, co zawsze mówiłem. Dlaczego warto jest używać ataku Fake Out? Ponieważ zapewnia nam dodatkową turę. Atak Fake Out zapewnia nam dodatkową turę. Użyłem Fake Outa. Skarmory ma zagwarantowanego flincha, a my mamy zagwarantowane uzyskanie jego punktów życia z Leech Seeda. Proszę bardzo. HP zostało zliczowane. No i użyjemy sobie Surfa tutaj. No i Surf właśnie powinien dokończyć już Skarmory. Skarmory było na tyle spowolnione, że to żaden problem dla nas. Proszę bardzo, Janusz dostaje XP-ki i Clinton dostaje XP-ki. No i Altaria. To może być faktycznie problem, więc poproszę Janusza. Nie mam pojęcia, czy Altaria jest szybsza od Janusza. Najprawdopodobniej tak, ale mam ten plus, że Altaria jest zatruta. Tylko nie wiem, czy w tej grze, czy ta gra ona ma przecież ten, umiejętność, która leczy ją. Ach, kurde bele. Rok to by nam się skończył, więc musimy użyć Quick Attacka. Proszę bardzo. Quick Attack. Niestety za mało. Aerial Ace. Ona ma umiejętność, która po schowaniu jej sprawia, że leczy się ze statusów, tak? Więc my teraz wystawiamy naszą Hillary Clinton, proszę bardzo. No i Fake Outik oczywiście. Czy załatwi ją? No niestety ją nie załatwiło, ale chyba nasz przeciwnik nie posiada już Aerial Ace. Czy Clinton to przetrwa? I Clinton to przetrwała i Surf powinien załatwić Altarię. Tak, dobrze. Już myślałem, że jak znowu zajmie mi to 12 minut. Myślałem, że jak znowu będą się nagrywać normalnie, aż się za głowę złapałem. W sensie posmyrałem się po nosie i zastanowiłem się, że czy na pewno dobrze rozegrałem tę walkę. Ale jak widać, nasze pokony są w stanie to zrobić. Gdyby w trakcie walki Altaria nie została zmieniona, to poszłoby nam to jeszcze łatwiej. Gdyby zamiast Altarii nie wskoczył Skarmory. Bo jak widzieliście, ze Skarmorym się bardzo, bardzo namęczyliśmy. No i dostaliśmy TM40, Aerial Ace. Możliwe, że nauczymy Janusza Aerial Ace'a zamiast Fury Cuttera, tak mi się wydaje. Jego prędkość, żaden Pokémon nie będzie w stanie go uniknąć. No i dostaliśmy od liderki Wydony wpis do Pokénava. My wychodzimy stąd. No i ja przed gymem się z wami żegnam, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że walka wam się podobała i moje taktyki, że pokazałem, że nie jestem jakoś bardzo noobkiem, tak, w te Pokémony, tylko jakoś w miarę ogarniam mechaniki i wiecie, jak walczyć. Więc, no, posiadamy już 6 odznak. Wejdziemy sobie do karty Pawlik. Czasem gry się nie sugeruje się, bo grałem bardzo dużo na spacji, dlatego czas gry jest tak obrzydliwie długi. Posiadamy 18 Pokémonów w Pokédexie, więc zakładając, że jeszcze z 2 Pokémonem ewoluują, zajrzyjmy, że ewoluuje nam jeszcze Hentai i Clinton, to będziemy posiadać 20 Pokémonów, dlatego musimy złapać jeszcze 40 Pokémonów, żeby zakończyć grę z 60. Okej, więc to byłem ja, Bartosz Pawlik. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!